Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Romankiewicz, witam w kolejnym odcinku Kuchnia. Dzisiaj jak zwykle dwie potrawy, z tym, że jedna to będzie deserek. Także zrobimy fajny deserek na słodko, ale zanim do deseru, czyli najpierw będzie pierś kurczaka w pomidorach z brokułami, do tego troszeczkę cebuli, czosneczku, podamy ją z ryżem i dynią. Do tej potrawy będziemy potrzebowali tak, 120 g piersi kurczaka, około 100 g pomidorów pelati z puszki, z 2-3 brokuły, mąka do obtoczenia kurczaka, pół średniej cebuli, dynia pokrojona w kostkę około 50 g, ryżu na osobę myślę, że jakieś 80 g, gorgonzola, mozzarella i do dekoracji rukola, sól, pieprz świeżo mielony i czosnek. W tym celu nagrzewamy patelnię, dodajemy oliwę. Nie jest to oliwa z oliwek, jest to olej rzepakowy tym razem. Rozgrzewamy na patelnię pierś kurczaka, obtaczamy w mące i dodajemy na patelnię. Nadmiar strzepujemy i smażymy, myślę, że jakieś 2-3 minuty z każdej strony. Teraz przygotowujemy sobie dodatki, brokuły. 3 sztuki, przeklejamy na mniejsze kawałki, cebula w średnią kostkę, kurczaczka ładnie nam się smaży z obu stron. Brokuły przygotowane, cebulka przygotowana. Dodatki czekają, także musimy również poczekać na całkowite usmażenie fileta. Niestety fileta surowego nie możemy podać. Z każdej strony na złoto, często obracając. W sumie jakieś 3 minuty z każdej strony. Średni ogień. Niezbyt duży. Po jakichś 3 minutkach nasz filecik już prawie powinien być gotowy. W tym celu go zdejmujemy na deskę, aby chwilę odpoczął. Wrzucamy na tą samą patelnię, ten sam tłuszcz. Brokuły podsmażamy razem z połową cebuli pokrojoną w kostkę. Całość podsmażamy chwilkę. Mały ogień, fileta kroimy na pół, gorący, o, prawie że jest, chwilka mu brakuje, ale to za momencik wrzucimy go do naszego sosu. Teraz naszego filecika otworzę, przyprawię, wcześniej nie był przyprawiony, solą i świeżo mielonym pieprzem. I z drugiej strony tak samo, otworzę, przyprawię. Ciepły filet z kurczaka wchłania ten świeży pieprz, także naprawdę będzie bardzo fajny, aromatyczny. Zamykam go, za bardzo nie wystygł. Chwilkę sobie czeka na gotowość naszego sosu. Musimy jeszcze chwilkę to podsmażyć, aby cebula nie była twarda, prawda? Pod koniec może, nie? Dosłownie pod koniec. Odrobina czosnku. Nie bójmy się teraz używać czosnek, zwłaszcza w takie zimne dni. Będziemy zrobić. Pomidory. Mniejszą gaz. I wkładam naszego fileta na wierzch. No. Sosik przyprawiamy solą, pieprzem. I odrobiną cukru.
Czułem szczyptą pozbyć się tego kwasu z pomidorów. Całość fajnie dusimy. Po jakiejś minucie odstawiamy na bok. Wstawiamy drugą patelnię. Również nagrzewamy. I łyżka półtorej oleju. Dynia pokrojona w kostkę, po 50 gram. Lekko posmażamy. Dodajemy gorgonzolę. Kruszamy dosłownie na patelnię. I nie byłbym sobą, jakby nie dał również tutaj troszkę czosnku. Jest na czubku łyżki. Wrzucamy ryż. Ryż jest wcześniej ugotowany, takie al dente. I teraz bardzo fajna, ciekawa informacja. Ryż rozkleja nam się oczywiście podczas gotowania, ale również i podczas mieszania, czyli ziarenko się ocierając, on wydobywa skrobie i się nam troszeczkę bardziej rozkleja. Czyli tak, ja go teraz odstawię, przyprawię solą i oczywiście pieprzem. Niech on sobie chwilę postoi, podgrzeję naszego fileta i dodam mozzarellę. Mozzarellę pokroję taką drobniejszą kosteczkę. Jeszcze mniejszy gaz. Także pamiętajmy, aby ryżu za często nie mieszać. Tylko tyle dosłownie, żeby wymieszać z produktami i to jest wszystko. Żeby zachować jego al dente. Był cały czas taki miękko twardy. Okay. Przystępujemy do podania naszej potrawy. Zdejmę fileta. I teraz w zależności od tego, jak długo to trwało, podgrzewamy jeszcze raz nasz ryż. On się fajnie połączył z dynią, z serem. Płaski talerz. Robimy składniki wszystkie na dwie porcje. Ja nakładam jedną porcję. Także zawsze jedna porcja nam zostaje na talerzu. I kurczaczek. Najpierw sos z brokułami. Mozzarella ładnie nam się rozpuściła i się troszeczkę ciągnie, ale to przeszkadza jedynie w nakładaniu. O. I na wierzch troszkę rukoli. I życzę Państwu smacznego. Następną naszą potrawą będzie, tak jak obiecałem, deser. Jest to deser ulubiony mojej żony. Nie chciałem go sprzedawać przepisu, ale po namowach się udało. Będą to owoce w sosie waniliowym. Do tego celu będziemy dzisiaj używać mrożonych owoców, maliny, truskawka i wiśnia około 100-120 g. 4 żółtka, 50 g cukru, 200 ml mleka,
Czekolada biała w proszku, czekolada ciemna w proszku, cukier waniliowy i palniczek. Jeszcze tylko powiem, że z tym sosem bardzo fajnie smakują inne owoce, tak? Możemy podać najbardziej, tak jak mojej żonie smakują właśnie gruszki. Gruszki wcześniej gotujemy i zalewamy tym sosem. Dzisiaj zrobię to z mieszanką taką owocową. Mały rondelek, wsypujemy cukier. Na razie jeszcze wyłączę. Cukier waniliowy. Możemy dodać laskę wanilii. I do rondelka dodajemy 4 żółtka. Jeszcze na razie nie grzejemy, ucieramy całość. Tak naprawdę nie musimy tego utrzeć na pulchną masę, ponieważ będziemy podgrzewać nasz sos, czyli on po prostu, cukier nam się rozpuści. Im dłużej ucierając, żółtka robią się białe i wtedy nasz sos byłby tak naprawdę jasny. A ja chcę uzyskać kolor również tego sosu. I teraz mleko. Wszystko cały czas na zimno. 200 ml i podgrzewamy. Mały gaz. I teraz najlepiej przydałoby się jeszcze jeden składnik. Mianowicie żona, mąż, dziecko, ktokolwiek, to będzie stał i tak mieszał około 15 minut. 12 do 15 minut. Bardzo mały gaz, minimalny i dosłownie podgrzewamy do uzyskania 84-85 stopni, aby nie zagotować, tylko po prostu doprowadzić do wrzenia, aby nasze żółtka zagęściły nasz sos. I to praktycznie będzie gotowe i koniec, tak? Tylko jest problem taki, że non-stop trzeba mieszać. Po około 10-12 minutkach sos jest gotowy. Sprawdzamy go w ten sposób, że na drewnianą, tylko drewnianą łyżką mieszając, jeżeli nie obcieka, wtedy jest wiadomo, że jest dobry. I teraz tak, możemy ten sos wystudzić, podawać na zimno z ciepłymi owocami lub na odwrót, zimne owoce i gorący sos. Ja podam dzisiaj właśnie w ten sposób, że będą to owoce. One wyjęły mi jakieś 15 minut temu, one się już w połowę rozmroziły, ale w połowie jeszcze są zamarznięte. I teraz dodam gorący sos i one fajnie nam się rozejdą. Jak żeby owoce były rozmrożone i gorącym sosem zalali, to tak naprawdę te owoce by się nam rozsypały, były takie miękkie, niefajne. I teraz tak, posypujemy.